Witajcie kochani, witajcie w drugim odcinku naszej serii Okiem Owcy. Jest to, przynajmniej taki jest zamiar, jest to taka bardziej poważna seria. Seria, w której będę dzielił się troszeczkę poważniejszymi tematami w taki bardziej składny i poukładany sposób. Nie? Generalnie w zamiarze mam takie rozdzielenie, nie? Że na Facebooku będą pojawiały się nagrania na żywo, w których będą pewne bieżące rzeczy, takie gorące przemyślenia w takiej dosyć dużej dynamice. Natomiast takie poważniejsze rzeczy będą pojawiały się na YouTubie i no póki co zobaczymy, jak to wyjdzie. Co dzisiaj? Ludzie, że schylę się po Pismo Święte, bo chcę siedzieć z Pismem Świętym i zaglądać do niego w czasie, kiedy się dzielę z wami, czym się dzielę. Dzisiaj rzecz dotycząca kolorów. Znaczy, ta koszula jest nie bez znaczenia. Ten kolor, kolor niebieski, w symbolice biblijnej przypisywany jest Duchowi Świętemu. Jest to kolor Ducha Świętego, kolor, który symbolizuje obecność Ducha Świętego. Bardzo często, prawie zawsze, Maryja przedstawiana jest w sukni bądź w płaszczu koloru niebieskiego. Także często my, katolicy, myślimy i no, tak mówią źródła wszystkie, do których starałem się sięgnąć, szukając tego koloru, że jest to kolor Maryi. No właśnie, Maryja jest tak szczelnie owinięta Duchem Świętym, jak płaszczem. Tak Duch Święty przylgnął do Maryi, że tylko z Nim istnieje. Ale po kolei. Pismo Święte w bardzo wielu miejscach mówi o tym, że ziemia należy do Boga. Ziemia jest własnością Bożą. Na początku w Księdze Rodzaju mamy opis stworzenia świata, gdzie Pan Bóg po kolei, dzień po dniu, stwarza wszystko, co widzimy wokół, także to, czego nie widzimy. Potem ten fragment, który ja bardzo lubię osobiście. Psalm 24 mówi: do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Czyli nie ma wokół niczego, co nie byłoby Boże. Tak? Ten podział na to, co święte i to, co nieświęte, ma tylko miejsce w odniesieniu do tego, że piekło nie należy do Boga. Cała reszta jest święta i należy do Boga. To samo mówi Psalm 50 w wersie 12. To samo Psalm 89 też w wersie 12. To samo Księga Powtórzonego Prawa w wersie 14 i prorok Izajasz w rozdziale 42 w wersie 5. Bóg jest tym, i właśnie to stwierdzenie istnieje jeszcze w bardzo wielu miejscach. Bóg jest tym, który stworzył świat. Jest tym, do którego należy i niebo, i ziemia, i wszystko, co widzimy. Bóg jest twórcą i Bóg jest właścicielem niejako, jako twórca. I nas, i świata. W opisie stworzenia, właściwie jest to chyba drugie zdanie Pisma Świętego, które mówi, że Duch Święty unosił się nad wodami. To jeszcze nie są te wody stworzone, to jeszcze nie są morza i to, co stworzył Pan Bóg, tylko są to takie pierwotne wody, jest taki obraz nicości, nad którą, albo obraz tego bytowania Boga przed stworzeniem świata. I tych wód, nad którymi unosi się Duch Święty. I to słowo unosi ma więcej znaczeń. Oznacza także, że się porusza nad tymi wodami, że się relaksuje nad tymi wodami. Że szybuje, ale także rozmyśla i duma. Teologowie uczą nas, że mimo takiego podziału, że Bóg Święty stworzył świat, Jezus Chrystus świat odkupił, a Duch Święty świat uświęca i prowadzi z powrotem do Boga,
Cała Trójca Święta uczestniczy w każdym wydarzeniu. Bóg jest jednością, jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. I zawsze wszystkie trzy osoby boskie uczestniczą we wszystkim, co jest związane z Bogiem. Czyli w dziele stworzenia, w dziele stwarzania świata uczestniczył nie tylko Bóg Ojciec, ale także Jezus Chrystus i Duch Święty. I tu mamy ten obraz Ducha Świętego unoszącego się w zadumie. Tak? Być może jest to ten moment, o którym potem mówi Izajasz, że Bóg rozmyślał nad każdym z nas na długo przed stworzeniem świata, że Bóg znał nas, poznawał nas przed stworzeniem świata. Być może jest to ta chwila. Duch Święty unosi się i myśli o Tobie. Potem Duch Święty wypełnia ziemię. A ja osobiście bardzo lubię, wracając do Maryi, bardzo lubię ten opis zwiastowania, który umieścił Łukasz. Łukasz generalnie poświęcił z racji tego, że on nie był tak jak Mateusz czy Jan w gronie uczniów czy apostołów. Łukasz był uczniem świętego Pawła. I Łukasz jakby powtórzył wiele historii, które zasłyszał o Panu Jezusie, ale też jako lekarz, jako osoba uczona, no, zrobił wywiad, poszedł do źródeł, dopytał ludzi. Wiemy też z tradycji, że dużo czasu spędził z Maryją, że dużo czasu z nią rozmawiał, że ona opowiadała mu dużo historii z ich wczesnego życia. Stąd od Łukasza wiemy o zwiastowaniu, o podróży do Jerozolimy, o tych takich rzeczach, o których inni ewangeliści tylko jakby wzmiankują. I Łukasz pisze, że jak anioł przyszedł do Maryi zwiastować, archanioł Gabriel przyszedł zwiastować jej, że ona jest tą, która została wybrana, żeby być mamą Zbawiciela, żeby być mamą Syna Bożego. Mówi najpierw, że Maryja została obdarzona łaską od samego początku. Została wybrana i obdarzona łaską jeszcze przed stworzeniem świata. A kiedy Maryja pyta, jak to się stanie w ogóle, przecież ona jeszcze nie jest zamężna, to anioł odpowiada: Duch Święty stąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego. Tam dosłownie jest ocieni cię. Okryje cię jak cieniem. I to był ten moment, w którym Maryja pełna łaski, pełna Boga, pełna Ducha Świętego przyjmuje Ducha Świętego do tego stopnia. Jeszcze żaden człowiek przed Maryją, po Maryi, do tego czasu, nikt nie został wypełniony Duchem Świętym tak, żeby poczęło się w nim dziecko, żeby począć nowe życie, żeby począć Syna Bożego. Dlatego ona jest jedyna, dlatego ona jest wybrana, dlatego jest tak szczególna i dlatego w tradycji Kościoła prawosławnego, Kościołów wschodnich i w tradycji Kościoła katolickiego Maryja stoi na tak szczególnym miejscu, bo tylko ona została wybrana do tak szczególnego zadania i tylko ona jest tak pełna Ducha Świętego, że Duch Święty ocienił ją. I dlatego, tak jak mówiłem, w ikonografii, czy na obrazach, czy na figurach, czy w czasie objawień, Maryja ma niebieski płaszcz, który jest płaszczem mający kolor Ducha Świętego. Jest tak szczelnie, tak mocno owinięta Duchem Świętym, że przez nią przychodzi Duch Święty. Bo tylko ona ma Ducha Świętego w takiej ilości. Nikt inny. Chyba nikt inny nigdy nie będzie miał. Może w przyszłości, może w niebie.
I to od razu widać, bo chwilę później Maryja idzie do świętej Elżbiety. Idzie do świętej Elżbiety i w pierwszym spotkaniu po wymianie powitania Duch Święty od razu napełnia Elżbietę. Czyli Maryja promienieje Duchem Świętym. Sama jej obecność sprawia, że osoby wokół doświadczają Bożej obecności, tak? I tam wtedy jest mnóstwo radości, mnóstwo śmiechu. Święty Jan podskakuje w brzuchu, święta Elżbieta wie, że on tam się ucieszył. Niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. W momencie, kiedy czytałem o tym, kiedy rozmyślałem na ten temat, od razu przyszedł mi obraz nieba, które jest nad ziemią, które ma ten sam kolor. Ziemia jest owinięta niebieskim kolorem, który symbolizuje Ducha Świętego. Nasza ziemia, ziemia, na której my żyjemy, jest niejako owinięta Duchem Świętym. Jest miejscem obecności Ducha Świętego. Ja o tym mówię, dlatego że teraz, dzisiaj jest czwarta niedziela wielkanocna. Jesteśmy na drodze do zesłania Ducha Świętego. Jesteśmy na drodze do Pięćdziesiątnicy. Jesteśmy na drodze do odnowienia przyjętego, jak w czasie Wielkanocy odnowiliśmy nasz chrzest. Nasze przyrzeczenia chrzcielne. Tak samo w dniu Pięćdziesiątnicy możemy odnowić nasz sakrament bierzmowania. Możemy odnowić nasze przyjęcie Ducha Świętego i nasz ten tak zwany chrzest w Duchu Świętym. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Rozumiecie, dlaczego mówiłem o tym? Bo Duch Święty owija ziemię swoją obecnością. Tak jak Maryja jest owinięta obecnością. Jeśli spojrzymy do Dziejów Apostolskich, do drugiego rozdziału, gdzie święty Łukasz znowu opisuje dzień zesłania Ducha Świętego. Wśród 120 osób, które jest zamknięte w wieczerniku, jest również Maryja. Ja osobiście wierzę i mam takie przekonanie, że w momencie, kiedy przyszedł Duch Święty, Maryja pomogła całej reszcie przyjąć Ducha Świętego, bo ona i tylko ona miała doświadczenie Jego przyjścia. Tak? Więc ona również została, będąc napełniona Duchem Świętym jak nikt inny, została napełniona Duchem Świętym po raz kolejny. Co świadczy o tym, że my też możemy się napełniać cały czas, że nigdy Ducha Świętego za mało. Ale również w tym naszym napełnianiu Ducha Świętego Maryja jest ważna. Ona może nam pomóc przyjąć Ducha Świętego. I ona pomaga nam przyjąć Ducha Świętego. I w tym układzie, ja dosyć mocno w to wierzę, niezależnie, którą drogę naszej wiary katolickiej wybierzemy. Czy wybierzemy naszą drogę tradycyjnej, maryjnej religijności, czy wybierzemy drogę charyzmatyczną. Jesteśmy w tym samym miejscu. Bo czy będziemy prosić Ducha Świętego, przyjdź Duchu Święty, czy będziemy prosić Maryję, żeby się za nami wstawiała, efekt będzie ten sam. Przyjmiemy Ducha Świętego i napełnimy się Duchem Świętym. Dlaczego tyle o Duchu Świętym? No po pierwsze dlatego, jak już mówiłem, że idziemy w kierunku zesłania Ducha Świętego i warto się do tego zesłania Ducha Świętego przygotować. Warto otworzyć serce i być gotowym na Jego przyjęcie. I dlaczego teraz tyle szumu wokół Ducha Świętego? Te ostatnie lata sprawiają, że coraz więcej słyszymy, że nasza religijność jakby zmienia się, że są pewne grupy w Kościele, które nazywamy charyzmatycznymi, które się rozwijają i kwitną i te grupy jakby mówią o sobie, że
są skupione wokół Ducha Świętego. Po Soborze Watykańskim II, to jest Sobór, który jakby zwrócił Kościół z powrotem ku Duchowi Świętemu, zaczynamy, tak jakbyśmy wrócili do tego, o czym mówią Dzieje Apostolskie. I znamy historię, tak? Pan Jezus narodził się, nauczał, uzdrawiał, tak? Potem został ukrzyżowany, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Ale zanim wstąpił do nieba, powiedział, że co prawda on odchodzi, ale tylko po to, żeby przyszedł inny pocieszyciel. Jest to jedno z imion Ducha Świętego, pocieszyciel, adwokat. Ten, który się za nami wstawia, który poprowadzi was do większej prawdy, który poprowadzi was dalej. Jest to jakiś taki kolejny krok w rozwoju ludzkości i w rozwoju relacji z Bogiem. Tak? I to Duch Święty jest w tej chwili Bogiem z nami, to Duch Święty jest w tej chwili Bogiem na ziemi i to Duch Święty prowadzi nas z powrotem do Ojca i przygotowuje świat na powtórne przyjście Pana Jezusa. I przygotowuje świat do tego, żeby przemienił się w nową ziemię i w nowe niebo. Dlatego jest taki ważny. Bo jest ten moment, który musi nastąpić, kiedy Kościół w jedności, o jedności będę mówił w następnym prawdopodobnie nagraniu, kiedy Kościół w jedności będzie wołał razem z Duchem Świętym: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Jednym głosem. I zmierzamy teraz. Zdążamy do tego momentu. Jesteśmy dużo bliżej tego momentu, jakieś 2000 lat bliżej, niż byli pierwsi chrześcijanie, a oni mieli oczekiwanie przyjścia Pana Jezusa już. Do tego stopnia, że sprzedawali swoje majątki. Bo już byli gotowi na przejście, na to, żeby cały świat przeszedł w nowe niebo i nową ziemię. Potem nastąpiły podziały, potem jakoś się rozproszyliśmy. A w tej chwili to, co ja osobiście, nie tylko ja, obserwuję, to to, że Duch Święty zbiera nas wszystkich z różnych krańców ziemi. Wysyła nas do tych ludzi, którzy nie usłyszeli jeszcze dobrej nowiny. Jednoczy nas tak, żebyśmy jednym głosem zaczęli wołać: przyjdź, Panie Jezu. Chcemy tego. Chcemy tego, chcemy świata bez zła, chcemy świata bez rozpadu, chcemy świata bez grzechu, chcemy świata bez chorób. Modlimy się o to. I to jest nowe niebo i nowa ziemia, której oczekujemy. I do tego prowadzi nas Duch Święty. Oczekujmy Go. Oczekujmy Go. Ja osobiście wraz z rodziną, kiedy klękamy wieczorem na modlitwę, modlimy się codziennie sekwencją do Ducha Świętego. Ona jest prosta do znalezienia, wystarczy pisać sekwencja do Ducha Świętego i zaraz wyskoczy i można się tą piękną modlitwą modlić, oczekując, wzbudzając w sobie głód Ducha Świętego. Maryja w pięknym hymnie, który jakby wykrzyczała, wyśpiewała, spotykając się z Elżbietą, mówi, że Bóg nasyci głodnych, a bogatych z niczym odprawi. Ja od wczoraj chodzę z takim przekonaniem, że tu chodzi o głód Boga. O to, żebyśmy byli głodni, żebyśmy nigdy nie stanęli w miejscu, że my wszystko wiemy, my wszystko rozumiemy, my już mamy wszystko poukładane i teraz się wszystko musi do tego dostosować. Bo ci pójdą z niczym. Ci, którzy mają wszystko, Bóg ich odprawi z niczym. A ci, którzy są głodni cały czas nowego, tych Bóg nasyci. Bądźmy jak Maryja. Nośmy płaszcz Ducha Świętego na sobie.
Wołajmy o Ducha Świętego. Owińmy się Nim. Nieśmy Go innym. I bądźmy otwarci cały czas na więcej. Módlmy się o głód. O to, żebyśmy byli głodni Boga. Spragnieni Boga. Psalmista, chyba psalm 63 jest. Jak zeschła ziemia pragnąca wody, tak moja dusza pragnie wody, tak moja dusza pragnie Ciebie. Pragnijmy Boga. Jezus mówił o Duchu Świętym, że strumienie wody żywej popłyną z naszego wnętrza. Tak? Czyli Bóg wypełni nas Duchem Świętym do tego stopnia, że Duch Święty z nas będzie mógł wypłynąć na innych. Ale żeby mógł wypłynąć z nas na innych, musi nas wypełnić. Dlatego wołajmy do Niego. Przyjdź Duchu Święty. Tą najstarszą chrześcijańską modlitwą. Wołajmy, przyjdź Duchu Święty. Oczekujmy Go. Pragnijmy Go. Bądźmy głodni Boga. I dajmy Mu się prowadzić. Dla zbawienia świata. Dla większej chwały Bożej. Dla rozwoju Bożego Królestwa. I dlatego, żeby Boże Królestwo zatriumfowało. Żeby Pan Bóg odebrał chwałę. Żeby wypełniło się do końca to, o czym mówiłem, że Pańska jest ziemia i wszystko, co jest na ziemi. Ale do tego Ty też musisz należeć do Boga. A to się nie dzieje automatycznie. Do tego potrzebna jest Twoja wolna decyzja. To tyle na dziś. Dziękuję, kochani. Jeśli podoba się Wam takie wideo, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, poślijcie dalej swoim znajomym. Do zobaczenia wkrótce. Ściskam Was, kocham Was serdecznie. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi i niech robi nas głodnymi, żebyśmy byli głodni i spragnieni. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz mocniej, żeby Duch Święty miał miejsce, do którego będzie mógł przyjść. To tyle. Amen.